Cześć, 8 października, Daniel Borski, prasówka Gazety Lokalnej Krotoszyn. Dziś ponownie w pierogarni Leniwiec gościmy u Adama Pluty, menadżera obiektu, który nas zaprosił, ponieważ dzisiaj mamy wyjątkowy dzień. Tak, tak, dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Pieroga, więc no myślę, że musieliście nas odwiedzić dzisiaj. Tak, już za chwilkę na tym stole aranżacja się zmieni, zobaczymy, jakie tutaj pyszności dla nas pierogarnia Leniwiec przygotowała, ale póki co obejrzymy sobie i omówimy wydanie bieżące Gazety Lokalnej Krotoszyn. Ja tak bardzo krótko o strefie czerwonej, tak, kronikarski, dziennikarski fakt to zobowiązuje. Jesteśmy w strefie czerwonej i bardzo szeroka publikacja na stronie trzeciej, gdzie macie wyszczególnione w rastrze zasady, jakie obowiązują w tej czerwonej strefie. Z tego co widzę, większość ludzi te maseczki nosi na zewnątrz, na ulicach czy w różnych miejscach publicznych, natomiast ja nie chcę tego w żadnej mierze komentować, po prostu o tym informujemy. Informujemy również o ogólnopolskim proteście rolniczym Nie pozwól na zabójstwo polskiej wsi. Ten materiał jest dostępny chyba we wszystkich powiatach w Wielkopolsce. Wiecie, co się dzieje, na bieżąco relacjonujemy Wam na naszym fejsie te wszystkie wydarzenia. A z bardzo takich przyjemnych rzeczy mamy już laureatów konkursu FONSPA, w którym de facto i Kamik z Figloland, i Leniwiec, i Choreka Laskalisz, i Active Zone, i Piotr Kaźmierczak Dobry Dietetyk oraz Krotoszyński Ośrodek Kultury również partycypowały, wystawiając fajne nagrody. Za kilka dni laureaci dowiedzą się, gdzie i kiedy będzie wręczenie, no i też przyznamy Wam nagrody. Oczywiście zachęcamy do tego, żeby kupować lokalnie, więc piekarnia Szwojda, rodzima firma z wieloletnią tradycją, co rusz jakieś fajne nowe, czy słodkości, czy też wyroby piekarskie dostępne do degustacji. Tak jak wspomniałem, na stronie trzeciej piszemy o tej czerwonej strefie. No i tematy samorządowe, bo podczas ostatniego spotkania radnych skarbnik gminy Krotoszyn Grzegorz Galicki odniósł się w różnych kwestiach do zarzutów wobec niego wystosowanych przez krotoszyńskich radnych. Tutaj jest bardzo wiele ciekawych cytatów, bardzo barwnych. Niektórzy tych cytatów się wypierają, ale musicie to przeczytać. To jest strona 5, materiał Pawła Krawulskiego. Jeżeli nie dostaliście jeszcze gazety w formie papierowej, to szukajcie tego na fejsie. No myślę, że fajnie się czyta ten tekst. No i Grzegorz Galicki odpowiada na szereg zarzutów. Nowe biuro poselskie zostało otwarte za sprawą posła Tomasza Ławniczaka z Prawa i Sprawiedliwości. Mamy też materiał, który publikował starosta Stanisław Szczotka na własnym profilu facebookowym. Okazuje się, że pan starosta również jest zakażony koronawirusem. Dużo zdrowia, panie starosto. Giełda pracy to kolejny element gazety. Dodatek Twój dom i ogród, czyli bardzo wiele na temat rozmaitych instalacji budownictwa. Piszemy o aranżacjach łazienek na poddaszu, no i sporo ciekawych ofert i możliwości. Bardzo fajny, taki przyjazny materiał na całą stronę autorstwa Leny Suchodolskiej. Jak pomóc bezdomnym zwierzętom? Wiem, że Ty się też zwierzętami interesujesz i też chyba tak Ci po drodze troszeczkę z nimi. Wiesz co, akurat w swojej drugiej działalności w Kamiksie prowadzimy taką regularną zbiórkę. Też zawsze staramy się schronisku tutaj krotoszyńskiemu pomóc. Uważam, że no jeżeli jest taka możliwość, jeżeli możemy, no to zawsze jest dobrze w jakiś tam sposób po prostu tym bezdomnym zwierzętom pomóc. A możesz od razu powiedzieć widzom, na czym ta akcja Wasza polega konkretnie? Znaczy, przez cały rok prowadzimy taką stałą zbiórkę, do której też się sami osobiście gdzieś tam dokładamy. No i po prostu jak już jakąś tam pulę nazbieramy, dzwonimy do schroniska, dowiadujemy się, co jest potrzebne, no i staramy się gdzieś tam w miarę możliwości po prostu pomóc. No to nic, tylko przyklasnąć takiej inicjatywie i przechodzimy do tematów sportowych. ASRT po raz kolejny w najlepszej 16 klubów Play Areny w kraju wygrali eliminację Mistrzostw Polski, w których notabene aż 5 krotoszyńskich zespołów brało udział. ASRT weszło do czołowej 16, także będziemy zaciskać kciuki za Was ponownie, chłopaki, żebyście godnie reprezentowali nasz powiat i zahaczyli o podium. Showdown z Duny, kolejnych 10 krążków na turnieju karate WKF Yamabushi Cup, 9. edycja. Oczywiście Monika Jadczak jak co tydzień praktycznie gdzieś starty i najlepsza w swojej kategorii podczas duatlonu. Krotoszynianie z klubu Krotosz również wrócili z tras biegowych. Konrad Powroźnik na Mistrzostwach Polski Niesłyszących w Poznaniu znów ze złotymi krążkami, więc o tym też doczytacie. I miała się odbyć w najbliższy weekend gala poświęcona 50-leciu Ceramika Krotoszyn, natomiast obostrzeń wynikających z tej czerwonej strefy wyszło na to, że gala nie odbędzie się w najbliższy
weekend, natomiast Mistrzostwa Polski, które są zaplanowane na tenże weekend, odbędą się bez przeszkód i o tym informujemy, zapowiadając imprezę na stronie 15. No i trzeba też pogratulować chłopakom, którzy kopią piłkę. Astra, Biały Orzeł i Piast Kobylin zwycięskie na zwycięskim szlaku. Kuba Smektała, więc były gracz ekstraklasowych klubów, zapewnił zwycięstwo Piastowi. Astra rozgromiła Lew Pogorzela 7-1. Akurat tu człowiek związany z Pogorzelą podsłuchuje i teraz się obruszył bardzo mocno. No kiedy? No w miniony weekend. I Biały Orzeł Koźmin wygrał w LZS, w Czajkowie z miejscowym LZS-em 3-1. Załączamy Wam również poradnik Zdrowie i Uroda, bo to warto dbać o te wszystkie tematy związane i ze zdrowiem, i ze zdrowym trybem życia, z dobrym odżywianiem się, no i czasem troszeczkę urodę poprawić, co niektórym też by się przydało, no nam chyba by się przydało. No właśnie tak się zaciekawiłem, dlaczego się akurat na mnie spojrzałeś w tym momencie. Ja tutaj ostatnio regularnie dbam o siebie, do barbera. Barber jest? Tak, tak, tak. No ja być może zacznę, natomiast na pewno człowiek musi dbać o siebie. Bo zdrowy człowiek, dobry człowiek to człowiek natchniony do działania, taki emanujący pozytywną energią. Na chwilkę przerwiemy, bo za chwilę będziemy mieli tutaj już piękną zastawę i porozmawiamy sobie o tym, co dziś najważniejsze, a więc o Międzynarodowym Święcie Pierogów, no i o tym, co tutaj możemy dzisiaj skosztować. Wystrój zmieniony, wracamy. Mamy tutaj dwie porcje pierogów. Ja muszę powiedzieć, że bywam w Leniwcu dość regularnie. Miałem okazję zjeść i polski Meksyk, i coś na słodko, i pierogi nazwane pizzą. Natomiast Adam, najpierw Cię zapytam, co dzisiaj zaserwowaliście? Dzisiaj chciałem Wam tutaj zaprezentować takie, wydaje mi się, że to są jedyne miejsce, w którym możecie takich pierogów w ogóle spróbować. Bo jedne to są pierogi w cieście kawowym. Do ciasta dodaliśmy 2 litry espresso z naszego ekspresu na kawie Arcafe. No i uzyskaliśmy właśnie dzięki temu takie bardzo specyficzne ciasto. W środku mamy 2 rodzaje farszu, mamy brzoskwinię i takie ciasto z twarożkiem, bakaliami, orzechami, coś w stylu keksu. A te drugie to właśnie zrobione specjalnie z okazji dzisiejszego święta. To są pierogi z golonką po bawarsku i do tego mamy sos warzywno-piwny. Jak smakują, no to może Ty nam powiesz. No wiesz co, no, ja te wszystkie wcześniejsze dania, które zamawiałem u Was, to wspominam świetnie, natomiast najbardziej mnie urzekł ten polski Meksyk. One takie pikantne dosyć i też jest to smak, który raczej w pierogarniach tych tradycyjnych nie jest spotykany. Ja bym chciał Cię jeszcze dopytać, żebyśmy wrócili. Dlaczego poszliście w te smaki takie, których na co dzień, które są może trudno dostępne albo w ogóle ich nie ma? To znaczy powiem Ci w ten sposób. Pierogi kojarzą się z tradycją i oczywiście takie tradycyjne pierogi no, muszą się pojawiać. Ale wydaje mi się, że jeżeli idziemy do restauracji, to szukamy czegoś nowego, czegoś, czego w domu normalnie nie możemy spróbować. No i w tym momencie spotykamy tą właśnie tradycję i tą innowację. A że moja mama w kuchni uwielbia eksperymentować, jak tylko mamy jakieś pomysły, no to je realizujemy. No pierogi kawowe, no to było takie właśnie połączenie mojej i mojej żony pasji z moją mamą, bo my kochamy kawę i chcemy się gdzieś tam w tym realizować. No a z drugiej strony moja mama zrobiła pierogi, więc stwierdziliśmy, czemu tego nie połączyć. No a pierogi po bawarsku, jak my to mówimy, czyli z golonką po bawarsku, z piwem, no to mi się wydaje, że to już jest taka czysta pierogowa pornografia tak naprawdę, no taki creme de la creme. No to ja za chwilkę tego creme de la creme spróbuję, bo już sobie to przygotowałem przed wejściem na antenę, pokroiłem sobie na mniejsze kawałeczki, za momencik spróbuję, natomiast wcześniej rozmawialiśmy właśnie o kawach, bo u Was też tych rodzajów kaw jest bardzo dużo i tu Was odeślę do poprzedniego nagrania z Pierogarni Leniwiec, gdzie bardzo szeroko omawiamy te możliwości, które to miejsce daje pod kątem tego, żeby wypić naprawdę przepyszną i niespotykaną w innych lokalizacjach kawę. Chciałbym Cię zapytać też o kwestię po tych paru miesiącach, gdzie już możecie zaobserwować pewne trendy. W Krotoszynie co bardziej schodzi? Coś słodkiego, coś wytrawnego? Znaczy zdecydowanie pierogi wytrawne schodzą bardziej. Słodkie raczej mniej, aczkolwiek są osoby, które typowo na nich pieróg to się kojarzy właśnie, że musi być na słodko, ale zdecydowanie jest to mniejszość. No wiadomo, tradycyjne pierogi takie jak ruskie, no to jest podstawa i tego się sprzedaje gdzieś najwięcej, ale właśnie coraz więcej osób próbuje eksperymentować. Ten polski Meksyk, o którym wspomniałeś, no to jest taki właśnie takie danie, no, które już ma swoich fanów i dużo osób po te pierogi wraca.
jak rozmawiam z ludźmi, ze znajomymi, którzy też często korzystają z lokali różnych gastronomicznych, no to właśnie ta nazwa Polski Meksyk, raz, że ona zaciekawia, a z drugiej strony słyszałem bardzo wiele pozytywnych opinii, więc nie tylko jestem amatorem. No tego. Też słyszymy właśnie pozytywne opinie, bardzo nas to cieszy. Też sporo osób teraz zasmakowało w pierogach z kaszanką, bo pojawiły się u nas w karcie właśnie jesiennej. Dużą popularnością cieszą się pierogi z wątróbką i jabłkiem, gdzie to jest akurat mój taki faworyt obecnie, bo bardzo fajne, też dosyć pikantne, a do tego mamy taką marmoladę z słodkiej, czerwonej cebuli i to super się przegryza, super się przełamuje, to jest taki smak nie taki płaski, tylko coś tam się dzieje po prostu. Czyli jak słyszycie, ogromna różnorodność, ja muszę tego skosztować, tak namacalnie. No, droga żono, chyba gdzieś tam za parę dni przyjdziemy po te nowości też, no bo rzeczywiście naprawdę warto i tu widzę, że operatorowi Sebastianowi też już ślinka leci. O, faktycznie, faktycznie. Faktycznie, będziemy musieli tu coś mu zostawić, natomiast ta różnorodność to raz, natomiast dwa to też te czasy, w których obecnie żyjemy. Jest trudno poniekąd poruszać się w różnych miejscach. Czy wy odczuwacie to dzisiaj bardzo negatywnie? To znaczy, na pewno czuć jakiś taki taką obawę wśród ludzi po prostu, tak? Gdzieś tam się troszeczkę dystansują, no ale oczywiście w ramach tych wszystkich obostrzeń, które mamy, no my się do tego w pełni dostosowujemy. No i z racji tego też, że nie wiemy, ile to wszystko po prostu potrwa, no to troszeczkę się rozwijamy. Za momencik oddamy dla Waszej dyspozycji też nową salę, w której też będziecie mogli sobie skosztować naszych pierogów albo na przykład zrobić jakieś małe przyjęcie. Więc myślę, że dzięki temu na pewno będzie u nas jeszcze bezpieczniej niż jest. No okej, o te normy dbacie, ewidentnie tutaj wszystko cacy, że tak powiem. Natomiast jeszcze mnie taka kwestia nurtuje pod kątem tego, co wy chcecie zrobić dalej pod kątem urozmaicenia kart. No bo czy jesteście kopalnią pomysłów, które gdzieś tam mają swój sufit, czy jednak cały czas będziecie szukać nowych rozwiązań? Wiesz co, powiem ci w ten sposób, jak teraz zmienialiśmy kartę na jesienną, zaczęliśmy gdzieś na początku września eksperymenty, wypisaliśmy po prostu te nasze stricte pomysły. No to kartka A4 po prostu nie wystarczyła, żeby to wypisać, a wiadomo, że ta karta musi musi być duża, musi być tego sporo, ale no nie może być za dużo, tak? Więc no musieliśmy część po prostu powykreślać na późniejsze terminy. Też jest inna sprawa tego typu, że część pierogów cieszy się większą popularnością, część mniejszą, więc to gdzieś taki balans trzeba zdrowy zachować, ale myślę, że no pomysłów nadal jest sporo i będziemy na pewno ciągle szukać nowych jakichś tam doznań, nowych regionów też, bo w tym momencie właśnie rozwijamy się pod kątem tego, żeby wprowadzić nie tylko tradycyjne polskie pierogi, ale też już mogę powiedzieć, że na pewno wkrótce pojawią się na przykład cinkali, więc to też takie pierogi. Nie chciałbym wyjść na ignoranta, gruzińskie? Gruzińskie Hura. Pierogi, tak, z mięsem wołowym i jagnięcim i też tam jest taki rosołek po prostu w środku, troszeczkę inaczej to się podaje, troszeczkę się inaczej je. No ale myślę, że to też będzie ciekawe, będzie można czegoś takiego spróbować. Nie wiem, czy mnie pamięć nie myli, ale też chyba oferujecie zupę dnia, tak? Tak, mamy na pewno jedną zupę, która już ma swoich fanów naprawdę wielu, to są flaki i to jest w stałej ofercie, codziennie są panowie, którzy przychodzą bardzo chętnie na flaczki. A oprócz tego mamy też zupę dnia, codziennie jest taka zupka inna, no, dzisiaj na przykład mamy krem z dyni. Mamy też, regularnie się pojawia na przykład zupa z pomidorów, zupa węgierska, najróżniejsze zupki, no i oczywiście w niedzielę rosół, tak to. I jak słyszycie, nie są to żadne flaki z olejem, natomiast chciałbym jeszcze, żebyś zachęcił wszystkich naszych widzów do tego, żeby śledzili Waszego fanpage'a, bo tam jesteście bardzo aktywni, podoba mi się ta forma prowadzenia tych Waszych działań, bo dajecie ludziom troszeczkę wiedzy, dajecie bardzo fajne grafiki, no i dajecie te potrawy. Znaczy, ja wszystkich zapraszam oczywiście do nas, żeby spróbowali pierogów, spróbowali kawy. No i przede wszystkim się z nami tutaj poznali, bo my chcemy, żeby to miejsce po prostu żyło, żeby można było tu przyjść, porozmawiać, spotkać się, wypić fajną kawę, smacznie zjeść, ale żeby to było takie miejsce, które nie jest tylko taką stołówką, przychodzimy, wychodzimy, tylko żeby po prostu tutaj żyło, tętniło. Robiliśmy też niedawno koncerty. Ten drugi, no niestety się nie mógł odbyć z wiadomych przyczyn,
Ale będziemy to kontynuować. Mogę już powiedzieć teraz, że w listopadzie będzie pierwszy w Krotoszynie cupping kawowy na przykład, więc też takie wydarzenie dla smakoszy kawy, którego jeszcze tutaj nie mieliśmy. No to dacie nam na pewno info do redakcji i również fotogalerią to okrasimy jakąś fajną publikacją, więc ci, którzy nie dotrą, to już możecie żałować, że was tutaj w listopadzie nie będzie. Miejmy nadzieję, że te wszystkie restrykcje będą opadać, że będziemy żyć normalnie. Z nami był Adam Pluta, bardzo dziękuję za to, że nas ponownie podjąłeś. No będziemy kończyć, żeby nam to nie przestygło i osobne podziękowania dla Studia V24, Sebastian Szostak za wsparcie w dniu dzisiejszym i mój taki prywatny apel do mojego szwagra, który jest fanem, amatorem wszelkiej maści pierogów. No musisz też tutaj, drogi Macieju, zajrzeć. Adam, bardzo dziękuję. Dzięki wielkie. Pozdrawiamy. Dzięki, cześć. Audio Jungle.